czy twoje dziecko jest zbawione i służy Jezusowi. Myślę, że dla chrześcijaństwa jest to bardzo istotny temat. Dlaczego, moglibyśmy zadać sobie pytanie, dlaczego czasami się zdarza tak, że kościoły kończą swoją działalność i w następnym pokoleniu ich nie ma. Z jakiego powodu to się może wydarzać? No i powód, odpowiedź na ten powód jest właśnie tutaj. Dlatego, że kolejne pokolenie nie przyjęło ich wiary. Bardzo prosta odpowiedź. Dlaczego dzisiaj nie ma kościoła w Tesalonikach? Znaczy jest tam, byliśmy kiedyś w Tesalonikach, były tam takie kościoły różne, ale pewnie nie przedłużenie bezpośrednio tego kościoła w Tesalonikach, o których czytamy, do których Paweł pisał swoje listy. Więc dla nas jest to bardzo ważne, żeby nasze dzieci przejęły naszą wiarę i kontynuowały naszą drogę. I żeby ich dzieci, czyli nasze wnuki, również przejęły naszą wiarę i kontynuowały ich drogę. I myślę, że to jest nie tylko tak dla dobra ich, ale również w ogóle dla całego chrześcijaństwa. Słyszeliśmy zapewne o tym, że może czytaliśmy, może ja kiedyś byłem tak z jakieś 15 lat temu po raz pierwszy zobaczyłem zdjęcia z kościołów w Anglii, które zostały przerobione na takie po prostu na mieszkania, ponieważ te kościoły już przestały funkcjonować, które właśnie zabrakło młodych ludzi, którzy by chcieli ufać Bogu, wierzyć, czytać Biblię, dzielić się Ewangelią, modlić się i żyć zgodnie z tymi wartościami. I te wspaniałe, niesamowite budynki, takie sakralne. I tam właśnie jedno z takich zdjęć, które takie było dla mnie zaskakujące, to właśnie łazienka zrobiona w tej takiej, jeżeli pomyślimy sobie o takim kościele tradycyjnym z witrażami, tam z takim podniesieniem, tam gdzie zwykle się odprawia tam msze, no i tam jakieś były okna i były witraże w tych oknach i tam była zrobiona łazienka w takim mieszkaniu, takim, gdzie ludzie mieszkali, prawda? Bardzo smutny widok. Oryginalne to było ładne, ale ogólnie rzecz biorąc tak od strony duchowej, no to moglibyśmy powiedzieć, no po prostu przegrana. Zabrakło młodego pokolenia, które by chciało iść drogą swoich ojców. Więc dzisiaj będziemy myśleć, rozważać, modlić się właśnie też o nasze dzieci. Ponieważ jeżeli nasze dzieci nie przejmą naszej wiary, no to nas spotka to samo, co spotkało tamte kościoły. I to nie ma się co łudzić, że mogłoby być inaczej. Jest taki fragment w drugim liście do Tymoteusza, 3:14-17, jest powiedziane tak, ale ty trwaj w tym, Paweł pisze do Tymoteusza, czyli starszy apostoł do młodszego pokolenia, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc o kogoś się tego. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dzieła, dobrego dzieła przygotowany. Popatrzcie, jak Paweł tutaj ciekawie naświetla Tymoteuszowi, czym jest Biblia, czym jest Pismo Święte. Bo w 16 wersecie tutaj czytamy, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. A więc znaczy, że ono zostało dane w tym celu, żeby i zostało dane precyzyjnie, natchnione, czyli oznacza, że tam nie ma jakichś błędów, pomyłek. Oczywiście są jakieś, być może mogą być jakieś pomyłki tłumaczy, jakieś takie może niezrozumiałe fragmenty z powodu różnic kulturowych czy 2000 lat od czasów, kiedy zostało to napisane, do czasów, kiedy my żyjemy. Więc stąd mogą wynikać pewnego rodzaju jakieś nieporozumienia czy niezrozumienia odnośnie tekstów Pisma Świętego. Jednakże Paweł mówi, że jest ono natchnione i teraz popatrzcie dalej, czytamy, że jest pożyteczne do nauki. Jeżeli chcemy uczyć nasze dzieci, jak żyć,
jakie wartości się liczą, no to właśnie powinniśmy korzystać z tekstów Pisma Świętego do wykrywania błędów, a więc zlokalizowania, namierzenia rzeczy, które są nieprawdziwe, które są kłamstwami, do poprawy, a więc jak wrócić na tą właściwą drogę, którą powinny one iść. I każdy z takiej poprawy wymaga, potrzebuje, nie tylko dorosły, znaczy nie tylko dziecko, ale również dorośli, prawda? Nawet mając, nie wiem, 60 lat, tak jak ja, czy brat Edward 80, to my potrzebujemy poprawy. Potrzebujemy, aby co pewien czas korygować nasz kurs, naszą drogę. I to nie ma znaczenia, w jakim wieku jesteś. Każdy potrzebuje poprawy. Dziecko potrzebuje poprawy do wychowywania w sprawiedliwości. I teraz tutaj też Paweł napisał coś takiego. Powiedział, że ponieważ od dzieciństwa, w 15 wersecie, od dzieciństwa znasz Pisma Święte. No i znowu zachodzi pytanie, w jakim wieku my powinniśmy zacząć przekazywać wiarę następnemu pokoleniu, żeby nasz Kościół za 20 lat nie był pustym kościołem, martwym, gdzie w ogóle nikt nie przychodzi, bo my odeszliśmy, a nie znalazło się następne pokolenie, prawda? I to słowo od dzieciństwa w tym wersecie 15, po grecku to jest słowo brefos, i znaczenie tego słowa właściwie nie pozostawia żadnych wątpliwości. To jest taki maluch, niemowlak, po prostu takie bardzo małe dziecko, takie kilkuletnie, nie wiem, dwu, trzy, czteroletnie. I więc on, można byłoby powiedzieć, że Tymoteusz już od tych pierwszych niemowlęcych lat, kiedy jeszcze nie potrafił mówić, ale już jego rodzina, jego matka, jego babka czytały mu, opowiadały mu o Biblii i nie pomijały tego, nie troszczyły się tylko o to, żeby o, dziecko, żeby tam właśnie do dobrej szkoły trafiło, żeby tam miało fajną klasę i dobry poziom nauczania. To jest oczywiście istotne, ale są rzeczy o wiele bardziej ważne. I nie można czekać z nimi na wiek, kiedy osiągną pełnoletność i wtedy niech zdecydują, bo to jest też takie popularne podejście, że nie, my nic tutaj nie będziemy żadnej presji na dziecka wywierać. Jak ono dorośnie, to zdecyduje. Tylko, że o czym ono ma zdecydować, jeżeli kiedy było jeszcze, kiedy się uczyło i poznawało wszelkiego rodzaju różne dziedziny, tam, nie wiem, matematyka, fizyka, chemia, biologia i tak dalej, to dlaczego my zaniedbaliśmy to, żeby przekazać informacje na temat chrześcijaństwa? Więc o czym ono ma decydować, jeżeli nie ma pojęcia o chrześcijaństwie? To po prostu zostało pozostawione na pastwę dezinformacji internetowej czy medialnej. Więc można było powiedzieć, że także prawdopodobnie Tymoteusz już znał jakieś pisma, jeszcze zanim nauczył się czytać. Z jakiego powodu? Ponieważ jego matka i jego babka nauczyły go o tym, co tam jest napisane, kim jest Bóg, co on mówi i jaka jest droga, jaki jest cel, który Bóg wyznaczył człowiekowi. I też tradycja mówi o tym, że zresztą do dzisiaj to jest, że Żydzi już w wieku 5 lat zaczynają uczyć swoje dzieci Tory, czyli Starego Testamentu. U nas szkółka niedzielna zaczyna się od 3 roku życia. Myślę, że to bardzo dobrze. I jestem przekonany o tym, że na tych zajęciach tam na dole, teraz, kiedy one się odbywają, jest tam Duch Święty, który jest aktywnie zaangażowany w ten proces przekazywania wiary. Czy to jest w formie zabawy, czy to jakiegoś filmu, czy jakiejś krótkiej lekcji, jak wyjaśniania jakichś wersetów, czy jakiekolwiek metody są tam przez nas używane, to że Duch Święty tam jest w tych pomieszczeniach i on jest zainteresowany, co się dzieje w sercach tych małych dzieci. I matka Tymoteusza, myślę, że była mądrą kobietą, że zaczęła go uczyć już od tych pierwszych lat, tych właściwie tych brefos, tych niemowlęcych. Dlaczego była mądrą kobietą? Bo być może rozumiała, że o wiele łatwiej jest nauczyć o Bogu i doprowadzić do Chrystusa takiego właśnie malucha kilkuletniego, niż
nastolatka, takiego 15 czy 13-letniego, bo wtedy on już wchodzi w ten okres takiej samodzielności, kiedy buduje swoje granice, wytwarza pewien dystans, pewną niezależność właśnie intelektualną. I jeżeli znajdzie się pod takim jakimś negatywnym wpływem, to bardzo trudno jest tą wiarę wtedy przekazać, więc znaczy łatwiej jest dziecku to zrobić. Pamiętam, że dla nas było kiedyś takie zaskoczenie dla mnie i dla mojej żony, kiedy nasza sześcioletnia córka namalowała taki rysunek, który tam gdzieś jeszcze do dzisiaj mamy, o powtórnym przyjściu Chrystusa. I to było tak właśnie bardzo, może kiedyś tam pokażemy, może zrobię zdjęcie i pokażemy wam, jak to wyglądało. Właśnie takie dzieło sześciolatki. I słuchała już, właśnie bardzo lubiłaś Jurka Dajuka, prawda? Te różne takie kasety mieliśmy Jurka Dajuka i tam była jedna taka piosenka właśnie o tym, że Jezus powraca. No i Ania była tak zainspirowana właśnie tą piosenką, że namalowała w wieku właśnie 6 lat wydarzenie, w które nie wierzą wiele różnych kościołów, nie wierzy w powtórne przyjście Chrystusa. Wierzą w pierwsze przyjście Chrystusa i wierzą w sąd ostateczny, ale nie wierzą w powtórne przyjście, czyli założenie królestwa, milenium, tysiącletniego królestwa i wypełnienie obietnic, które Bóg dał Dawidowi i że jego potomek zasiądzie na jego tronie i będzie królestwo to bez końca. W przypowieściach 22:6 czytamy tam takie słowa, że wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. I znowu tutaj takie dwa słowa, na które chciałem zwrócić uwagę. To jest, że wychowuj chłopca. Chłopiec to jest po hebrajsku naar, taki właściwie taki mały chłopczyk, taki właśnie tam 3-4-letni. I że już on powinien być obiektem nauczania, powinien być osobą, którą rodzice są zainteresowani, aby przekazać mu swoją wiarę, a nie czekać gdzieś tam, nie wiadomo na jaki okres. I też słowo wychowuj, tutaj jest napisane, a więc trenuj go, a więc przygotowuj go do życia z Bogiem. Bo to życie w świecie to przyjdzie przy okazji, czy ty tego chcesz, czy nie chcesz, czy będziesz się o to troszczyć, czy nie, to ono i tak wejdzie w jego umysł, w jego serce, w jego duszę. I żeby właśnie ten świat go nie zniszczył, nie pochłonął, nie zahukał, nie doprowadził do jakichś kompleksów czy jakichś głębokich wycofań, depresji, to ono musi mieć ten fundament, który ty jako rodzic możesz założyć. To jest wiara w Boga, ponieważ Bóg jest potężną siłą, większą, o wiele silniejszą, potężniejszą niż system tego świata. Więc jeżeli dasz Mu Boga i dasz Mu Ewangelię, to założysz potężny fundament, na którym ona będzie mogła zbudować fundamenty swojego życia. I Bóg wytrenuje go do tego, jak żyć w tym świecie. Więc o życie w świecie się nie martw, ale martw się o to, żeby twoje dziecko nauczyło się żyć z Bogiem, jak się powinno modlić. Daj mu przykład tego, jak się modlić, daj mu przykład tego, jak czytać, jak rozważać Pismo Święte, jak kiedy spotykają cię problemy, czy zdrowotne, czy finansowe, czy jakiejś innej natury w relacjach, to ty powierzasz to Bogu i niech twoje dziecko widzi to, że ty rozwiązujesz te rzeczy z Bogiem, a nie przy pomocy jakichś, nie wiem, ludzkich manipulacji czy czegokolwiek. Matka Tymoteusza Eunika, miała tak na imię, to ona była Żydówką, ale jednocześnie też była wierzącą osobą. Chociaż miała greckie imię, pewnie były tam, może gdzieś wyjechała tam, znaczy pewnie tak, z Izraela, może urodziła się gdzieś tam już poza granicami Izraela, może stąd to imię. Ale fajne, super jest to, że ona właśnie nie traktowała swojego dziecka jak takiego pieska, któremu trzeba zapewnić wygodne łóżeczko, dać mu dobre jedzonko i trochę tam pieszczot, jakiś spacerek, no nie? Tylko czytała mu pisma. I Paweł mówi, że on znał, że Tymoteusz od najmłodszych lat znał pisma i teraz pomyślcie, co to były za pisma. To nie były wybrane opowieści ewangeliczne. To był Stary Testament. W większości wypadków, prawda? Ja myślę, ojejku, nie, Starego Testamentu to ja w życiu dziecku nie przeczytam, bo tam są okropne różne historie. Okej, okay. Są okropne różne historie,
Ale jeżeli Bóg dał to do czytania i tak zapisał, natchnął właśnie w ten sposób swoje pismo, to znaczy, że jednak możesz spróbować, zaryzykować, zaufać Bogu, że to jest właśnie ten właściwy sposób, żeby, aby opowiadać różne historie i odnajdywać w tych historiach Boga, jak Bóg interweniował, jak Bóg działał i w jaki sposób rozwiązywał różnego rodzaju problemy, co się Bogu podobało i co mu się nie podobało. Również babcia Tymoteusza, Lois, była wierzącą kobietą i na to zwraca uwagę apostoł Paweł, bo pisze o tym właśnie, że wiara tych kobiet była już w tym domu obecna i zrobiła na nim wrażenie. Nie wiadomo, co z ojcem. Ojciec jest napisany, nie znamy jego imienia, ale że był Grekiem. Jednakże chyba nie był wierzącym człowiekiem, bo Paweł nie zwraca uwagi na wiarę ojca, ale mówi o tych dwóch właśnie, o babci i o matce, że one były wierzącymi osobami i że przekazywały tą wiarę właśnie Tymoteuszowi. I ciekawe jest również to, że czasami myślimy, że dzieci to tak właściwie niewiele rozumieją, niewiele potrafią, ale myślę, że potrafią robić coś lepiej nawet niż dorośli. I to, co potrafią dzieci robić lepiej niż dorośli, to jest ich wiara, ich zaufanie do Boga. Że dzieci robią pewne rzeczy tak spontanicznie, nie analizując, i przez to, że nie analizują i robią to spontanicznie, to robią to lepiej niż dorośli. Choćby właśnie takie uwielbianie, jak czasami tutaj mamy, że dzieci wychodzą do przodu i tam podskakują i tańczą i cieszą się. I czy na przykład potrafią się nauczyć języka w 2 czy 3 lata? To rzadko który dorosły to potrafi, prawda? A dzieci nie ma problemu, czy to jest, nie wiem, węgierski, chiński, czy jakiś norweski, czy coś. Dzieci 2 czy 3 lata wystarczy im, więc robią to na pewno znacznie lepiej niż dorośli. Wiem, że pewnie niektórzy z was, którzy mają tam WhatsAppa, widzieli tą inicjatywę Ani Turakiewicz, aby modlić się o każde z naszych 21 szkółkowych dzieci, które uczestniczą w zajęciach, aby jak najwcześniej poznały Chrystusa, aby Słowo Boże dotarło do nich, do ich serc. I myślę, że to jest bardzo istotna sprawa. I dodałbym do tego, oprócz poznania Chrystusa, również dodałbym kwestię uczniostwa, żeby nasze dzieci również służyły Jezusowi, a nie tylko poznały Jezusa i tam pomodliwszy się modlitwą grzesznika, to niczego nie gwarantuje. Oczywiście powinny się modlić, jeżeli jest taka możliwość, ale modlitwa grzesznika nie zbawia nikogo, chyba że jest to faktycznie potrzeba ich serc i one to robią z osobistej takiej wiary, będąc przekonane przez Ducha Świętego, że to trzeba zrobić. Więc myślę, że to jest istotne, abyśmy o te nasze dzieci zborowe, szkółkowe modlili się, aby one się nawracały, ale nie tylko się nawracały, ale również aby odkrywały dary Ducha Świętego, które Bóg ma dla nich, aby tych darów używały, aby rozpoznawały powołanie, jakie Bóg ma dla nich i podejmowały służbę w naszym Kościele. Jest to dla nas bardzo istotne, żeby właśnie nie tylko tutaj występowały jakaś wyselekcjonowana, specjalistyczna grupa od modlitwy, od czytania, od nauczania, od śpiewania, ale również, żeby brało w tym udział jak najwcześniej, najmłodsze pokolenie. Myślę, że jest to właśnie taka biblijna droga, bo jeżeli na przykład byśmy stwierdzili, że moje dziecko się modliło, tam w wieku, nie wiem, 10 lat, przyjęło Jezusa, ale później w ogóle nie widzimy przejawów tego, czyli tak, dziecko nie prowadzi swojego życia z Bogiem, nie jest zainteresowane Biblią, nie lubi chodzić do kościoła i w ogóle służba w kościele to jest dla niego jakaś totalna, absolutna abstrakcja, to jakie mielibyśmy podstawy, aby uważać, że nasze dziecko faktycznie nawróciło się i że idzie do nieba, a nie do piekła? Na jakiej podstawie mielibyśmy, że co, że kiedyś powiedziało jakąś krótką formułkę, którą używamy w jakichś rozmowach z dorosłymi osobami, kiedy dzielimy się Ewangelią? Myślę, że to autentyczne, takie nowe narodzenie, ono będzie łączyć się z zmienionym życiem, właśnie ze służbą i zaangażowaniem w Kościele.
uważam, że nasz Kościół, jeżeli chodzi o tak, biorąc pod uwagę historię tam jakąś blisko 40-letnią, odkąd nasz zbór powstał, to w pewnym momencie zacząłem mieć wątpliwości. Ile z tych dzieci, których mieliśmy tutaj, kilkadziesiąt, nie wiem, 60, 80 dzieci przewinęło się przez nasz zbór przy tam różnych okazjach, to i to były dzieci nasze, prawda, naszych rodzin, naszych znajomych, naszych bliskich, i że tych dzieci nie ma dzisiaj w naszym zborze. Więc zacząłem mieć takie wątpliwości, czy one faktycznie poznały Chrystusa i czy one są zbawione. Bo to, że chodziły, uczestniczyły w zajęciach szkółki niedzielnej do tam wieku 15 lat mniej więcej, to czy to zagwarantowało, że one się nawróciły? Dzisiaj mam wątpliwości co do tego. Kiedyś bym powiedział, że no tak, one modliły się, przyjęły Jezusa, ale jeżeli one nie realizują swojego życia z Bogiem na co dzień, poprzez służbę, poprzez zaangażowanie. Oczywiście każdy człowiek ma jakieś tam wzloty i upadki w swoim życiu duchowym, ale ogólnie rzecz biorąc trzymamy się Boga, prawda? Bardziej lub mniej intensywnie, czy jakoś tam konkretnie. To jeżeli na przykład nie widzę takiego zaangażowania w sprawy Królestwa Bożego, to zaczynam wątpić w to, czy miało miejsce faktycznie nowe narodzenie, czy jednak nie było to jedynie jakaś taka religijna czynność. Dzieci są zdolne oddawać Bogu chwałę. Czytamy w Mateusza 21:16, że arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna królowi, Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli: czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich: tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? Reakcja dorosłych, oni byli zgorszeni tym, że ale widzieli cuda osobiście, które Jezus dokonywał, prawda? I widzieli również dzieci, które oddawały cześć Jezusowi. I to, co wywołało w nich, reakcja, która została w nich wzbudzona w wyniku tego doświadczenia, to było oburzenie i zgorszenie. To było takie: jak to tutaj, to oni powinni być tacy, jak te dzieci powinny być takie jak my, pełne rezerwy i dystansu i takiego właśnie, że nie będziemy tutaj pochopnych wniosków wyciągać. Oburzyli się. A Jezus powiedział, że wręcz odwrotnie, że właśnie Bogu się to podoba i że Bóg nawet to przewidział, że właśnie tak będzie, że z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę. Bardzo, bardzo ciekawe, w jaki sposób właśnie takie dzieci oddają Bogu chwałę i Bóg tą chwałę przyjmuje, a my jej nawet nie możemy nie dostrzegać. W Psalmie 148, 12-13, młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi, niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe. Chwała Jego jest nad niebem i nad ziemią. I zobaczcie znowu tutaj o tych dzieciach, prawda, że gdyby ktoś miał na myśli, znaczy tak myślał, że może tutaj do dzieci, no to już tacy młodzi dorośli. Raczej nie, dlatego że znowu tutaj jest właśnie ten starcy, czyli osoby takie właśnie w podeszłym wieku i te najmłodsze, taki, że cała rozciągłość, całe pokolenie ma Bogu chwałę oddawać i Bogu się to podoba. I właśnie jest napisane, że Jego chwała jest nad ziemią i nad niebem, a więc nie ma miejsca w kosmosie, gdzie Bogu nie byłaby oddawana chwała. Więc to, że śpiewamy, że modlimy się, że podnosimy nasze ręce, czy głośno się modlimy, czy cicho w naszych sercach, to jest to, bardzo dobrze robimy i nasze dzieci powinny to widzieć i brać z nas przykład. Jest inna taka sytuacja w pierwszej księdze Samuela 1:21-24, gdzie Samuel to jest jeden z największych, najsłynniejszych proroków Starego Testamentu i czytamy, że matka Samuela oddała go na służbę do świątyni w wieku 3 lat. 3 lata, gdybyście tak sobie chcieli wyobrazić, to ktoś ma dziecko 3-letnie tutaj na tej sali, tak? O, są tutaj, prawda? I wyobraź, taka Urszulka, ona też ma 3 lata, i właśnie sobie takiego malucha mama Samuela oddała do świątyni na służbę.
I czytamy tam tak, że Anna, kiedy był czas pójścia właśnie do świątyni i tam złożenia ofiar, Anna nie poszła, lecz powiedziała do swojego męża: gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana i pozostanie tam na zawsze. A Elkana, jej mąż, rzekł do niej: kobieto, co ci przyszło do głowy? Co ty możesz tutaj? Oszalałaś, nie możesz oddać naszego dziecka. To jest nasz kochany synuś, absolutnie on musi zostać w domu. Nie stresował jej w ten sposób, ale powiedział tak: czyń to, co ci się dobrym wydaje. Pozostań w domu, aż go odstawisz od piersi. Niechaj tylko Pan ziści swoje słowo. I pozostała ta kobieta w domu i karmiła swego syna aż do czasu, gdy go odstawiła. A gdy go odstawiła, wzięła go ze sobą, nadto 3-letniego cielca, 1 efę mąki, łagiew wina i zaprowadziła go do domu Pana, do Sylo, a chłopiec był mały. I myślisz, to była dopiero akcja, prawda? Że takiego małego chłopczyka, 3-latka, Anna miała takie przekonanie, że o wiele wartościowsze jest, żeby oddać go do świątyni, niż żeby zostawić go przy sobie i tam jakoś kształtować po swojemu. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale to była wielka promocja, to jest tak jakby było oddać chłopca, nie wiem, jakiemuś tam ministrowi pod opiekę, no nie, żeby tam przygotowywał się do rządów nad państwem. Tak, ale pomyśl o tych relacjach matka-dziecko, czy rodzice-dziecko, prawda? I Anna uznaje, że jest to bardzo wartościową rzeczą, że warto Bogu powierzyć swoje dziecko i niech Bóg dalej kieruje jego życiem. I faktycznie Samuel, przez Samuela Bóg dokonał niesamowitych zmian i w Izraelu się działy nieprawdopodobne rzeczy w tym czasie i Samuel był potężnym narzędziem w czasie właśnie tych przemian. I myślę, że Tymoteusz również musiał być bardzo wdzięczny swojej matce, kiedy już był młodym kaznodzieją, że Biblię znał od samego początku, kiedy zaczęły się tworzyć już te pisma, kiedy jego właśnie ojciec duchowy, apostoł Paweł, zaczął pisać te pierwsze listy, które zostały włączone do Nowego Testamentu, to on już był zaznajomiony, jakie cytaty tam Paweł używał, skąd, w jakiej księdze, jak on to rozumie, jak należy to interpretować. To wszystko już układało się w jego głowie i w Bożym Słowie, tak jak czytaliśmy wcześniej, jak Paweł pisał do Tymoteusza, jak on widzi Biblię, że tam jest lekarstwo na wszystkie choroby ludzkiej duszy i również jest tym orężem w rozpoznawaniu kłamstwa, w definiowaniu czy rozstrzyganiu jakichś zawiłych sytuacji. I niekiedy matki mogą się zmagać z tą myślą, że ich praca w domu jest mało ważna, że one chciałyby wrócić tam do kariery zawodowej, no bo tam coś się dzieje w tej firmie, a tam tak jest z tym maluchem siedzieć całymi miesiącami, latami, no to jaki jest tego sens? Ale myślę, że matka Tymoteusza zrobiła zawrotną karierę w domu, bo wychowała chłopaka, o którym po 2000 lat dalej dzisiaj mówimy. Że ona właśnie w ten sposób ukształtowała i wychowała swoje dziecko, że nawet do dzisiaj pamiętamy o tym Tymoteuszu, który w sumie nie napisał żadnego jakiegoś konkretnego listu, ale był bardzo znaną postacią w czasach apostoła Pawła. Więc myślę, że takie matki po Bożemu wychowujące swoje dzieci w domach, że one są tak jak pomocnice, asystentki pastorów, bo wychowują dzieci do służby, do trwania w wierze, w miłości do Boga, uczą ich modlić się, uczą ufać Bogu i wykonują naprawdę niesamowicie cenną i ważną pracę. I zamiast puścić właśnie tak dziecko samopas, niech ono tam siedzi z tą komórką i czy tam z tabletem przed oczami i w ogóle znika tam na cały dzień. Matka ma święty spokój, bo tam dziecko sobie przewija, skroluje jakieś tam filmiki, piosenki. To jest po prostu oddanie światu multimedialnemu dziecku na wychowanie. I wiem, że chrześcijanki tego nie robią, nie chcą tego robić, ale właśnie chcą kształtować swoje dzieci, wychowywać je, aby kiedy te dzieci podrosną, żeby już były, wiedziały, jaka jest droga życia, że jest to droga oparta na wierze, na zaufaniu i na Chrystusie. I na koniec
Paweł pisze właśnie jeszcze w wersecie 3:15. Tak, w 3:15 mówi, pisze tam takie słowa. I ponieważ od dzieciństwa, pisze do Tymoteusza, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Myślę, że to jest największa przysługa, jaką możemy zrobić naszym dzieciom. To jest najlepszy rodzaj wychowania. Najcenniejsze rzeczy, które możesz przekazać swojemu dziecku, to obdarzyć go mądrością ku zbawieniu, aby kiedy ono już dobiegnie tutaj ich życie do końca, to gdy staną przed Bogiem, żeby nie były zaskoczone, że one właściwie to nic nie wiedzą o Chrystusie i one nie są zbawione i w ogóle Boga nie znają. Może kiedyś o Nim słyszały, ale tak naprawdę osobiście Go nie znają. I że będą naprawdę wtedy jeżeli powiesz im Ewangelię odpowiednio wcześnie i będziesz modlić się o nich i nie zrezygnujesz, nie wycofasz się, nie zapewnisz tylko dobrego wykształcenia i pozycji, i zarobków i jakiejś funkcji tutaj zawodowej, ale przekażesz im wiarę w Chrystusa, to dałeś im największy skarb, jaki tutaj na ziemi można uzyskać, dar życia wiecznego. Przyjęcie przez Boga, akceptacja przez Chrystusa. A więc, kochani, myślę, że dołączmy do tej inicjatywy, którą Ania Turakiewicz zapoczątkowała i po prostu módlmy się o te nasze dzieciaki, żeby one jak najszybciej poznały Chrystusa, żeby nie błądziły, żeby nie musiały podejmować jakichś decyzji, które będą bardzo dużo kosztować i być może, że okaleczą ich emocjonalnie, psychicznie, ale żeby szły właśnie przez życie wraz z Jezusem Chrystusem. Módlmy się o to, żeby właśnie to nowe pokolenie było ukształtowane, nie tylko pomodliły się o przyjęcie Jezusa, ale również były zaangażowane w naszym zborze, żeby rozpoznawały swoje powołanie, swoje dary i żeby były aktywnie włączone w życie ciała Chrystusa. Myślę, że jest to słuszna rzecz. Zgodzicie się ze mną? Amen. Amen.